Cisza niedzielnego poranka. O, trudno tu mówić o ciszy, ale pięknie. Podobny klimacik do wczorajszego. Cisza w lesie. Coś wspaniałego. Ale muszę przyznać, że jak się idzie, to się tak dokładnie tej ciszy nie słyszy. Dopiero jak człowiek się zatrzyma, to wtedy naprawdę aż w uszach takie dziwne coś się robi. Nie ma tego szumu. Boże, jak przepięknie. No, podpatruję dzisiaj roślinki. Nawet udało mi się zrobić przed chwilą piękne zdjęcie w alejce, gdzie te pierwsze listeczki w takiej masie zostały wypuszczone, że po prostu można było zrobić zdjęcie takiej małej firaneczki zielonej. O. Przyszłam tu dzisiaj też, żeby zobaczyć, czy to drzewo obalone ma chociaż jakąś jedną gałązeczkę, która żyje. No ale nie mogę się dopatrzeć. Tak jest piękne. Takie pokonane, a równocześnie niepokonane, bo trwa tej właśnie postaci. A, drzewa. Wspaniała sprawa. A dzisiaj znalazłam przez przypadek, robiąc porządki w moich szpargałach, taki cytacik. Zrobienie pierwszego kroku to właśnie odróżnia zwycięzców od przegranych. Nie ośmielę się wymienić nazwiska autora tej myśli. Trejcy. No, nie będę się wysilać, bo nie wiem, jak się to wymawia. W każdym razie, no właśnie, zrobienie pierwszego kroku. Bo jeśli nie spróbujesz, no to nic się nie zadzieje. Jeśli nie zaczniesz, to nie masz szans, żeby osiągnąć sukces. Piękna myśl. A dokładając jeszcze do tych rozważań, to swoją refleksję, to przyszło mi do głowy, że nigdy z nikim nie rywalizowałam. Nigdy mnie to nie interesowało, nie pociągało. Patrzyłam na rywalizujących ludzi. Zawsze się dziwiłam, ale wiem, że ta rywalizacja jest potrzebna, no w sporcie. Gdzieś tam jeszcze, nawet nie chcę mi się teraz szukać tych porównań, gdzie bez tej rywalizacji to się nie obędzie. Ale mówiąc szczerze, nigdy rywalizacja mnie nie interesowała. Ta rywalizacja z innymi. Natomiast rywalizacja z samą sobą, a tak, proszę bardzo. Kiedy umiałam rywalizować z tym leniem gnuśnym, któremu się nic nie chciało, i odnosiłam sukces, o, to po prostu coś wspaniałego. Taka rywalizacja, to jest to. A wracając jeszcze do przytoczonego cytatu, to rzeczywiście trzeba zacząć. Najtrudniej jest zacząć, ale jak się już zacznie, to konsekwencja starania mogą człowieka doprowadzić tam, gdzie sobie po prostu wyznaczy cel. No i cóż, a to piękne drzewo, wygięte w taki pałąk. Właśnie, to mocowanie się ze sobą, to jest jednak coś, co nadaje sens naszemu życiu.
ze swoimi słabościami, słabostkami. To jest naprawdę bezcenne. Ale piękne te pnie drzew, okryte mchem. A dzisiaj dostałam też mały prezencik od jednego drzewa. Przyglądam się, taki piękny pień, a na tym pniu śliczny mały bukiecik listeczków, które można powiedzieć śmiało i nazwać bukiecikiem. Zamieszczę pod dzisiejszym filmikiem, zamieszczę też to zdjęcie. No bo taki prezencik to jest coś. A teraz weszłam na górkę, no kurczę, blade. Podeliski właśnie. Ależ przepięknie, ja nie mogę. A tam z daleka na pewno nie będzie to widoczne. Dwa dzięciołki szaleją. No, śmiało sobie poczynam, żebym tu zaraz karku nie skręciła. Cudo. A, jakiż on musi być delikatny. Pogłaszczę go po filmie. Przepiękna cisza leśna. Wracając do tych poważnych rozważań, się na zrobienie tego pierwszego kroku. Jeżeli lubi się rywalizować, no to dobrze. Może być rywalizacja. Ona czasami dodaje nam energii. No ale chyba nie prędko się przekonam do rywalizowania. Jest coś w rywalizacji, co mi kompletnie nie pasuje. Tutaj pochylamy się nad tym pięknym ściepełkiem. No to cóż. Ciekawa jestem, co to za ptaszysko, ale na pewno nie małe. Fajne wydaje dźwięki. Wszystkie inne ptaszki pitu, 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 pitu. A to ha, 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 ha. I przynajmniej wiadomo, że to on. No piękne. Szkoda, że nie wiem, jak się nazywa. A, chyba ze mną gada nawet. A ten pałąk z tego drzewa jest cudny. No to trzeba zrobić pierwszy krok. Zawsze trzeba ten krok zrobić. Postawić ten pierwszy krok. Czy to nam zapewni zwycięstwo? Czy to nam zapewni osiągnięcie celu? Nie wiadomo. Ale jak nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieli. No i moja ścieżka też jest ścieżką, okazuje się, przez niektórych ulubioną. No dobrze, teraz wolniutko, wolniutko. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik nie jest wachlowaniem od jednego krzaczka do drugiego. I że po prostu może zapewnić, bo cała gromada biegnie ludzisków. No cóż, jeszcze wrócę do tego pałąka drzewnego, tej bramki. Pięknego dnia. I refleksji, czy warto postawić ten pierwszy krok, czy nie.